Cześć wszystkim, z tej strony Bessy i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj bierzemy się za paczuszkę, która tam w tle już na nas czeka od tygodnia, więc w końcu dzisiaj się dowiemy, co w środku się znajduje. No i to co najważniejsze, DW napisał na początku, czyli że w paczce znajdują się słodycze, no i w zasadzie tyle mi wystarczy, w związku z tym możemy przejść do otwierania paczuszki. Oczywiście sobie żartowałam, znaczy ze słodyczami nie, ale przeczytałam cały tutaj liścik i autor prosi nas, abyśmy otwierali wszystkie paczuszki zgodnie z numeracją, czyli od 1 do 11, no i duży plus za to, że napisałeś to i wydrukowałeś, a nie pisałeś tego ręcznie, bo ja mam bardzo duży problem z rozczytywaniem ludzi, także już na pewno masz 2 na 10 w ocenie paczce. Paczki. Paczkę. Dobra, także musimy szukać... W ogóle, czekajcie, może wam to jakoś pokażę. Patrzcie, jakieś to jest takie ogromne. W ogóle dwóch pisał coś o jakimś wężu, się troszeczkę boję. Ale najpierw znajdźmy z numerem paczkę z numerem 1. Na sam dole wpadła jedyneczka, dobra, jest. Dobra, mamy naszą kopertę z jedynką, widzicie? Normalnie czuję się jakby było teraz święta, tylko troszeczkę jest później, ale nie szkodzi. Dobra, sprawdźmy co jest w jedyneczce. Co tu mamy? Odbieram do cydru. No ja dalej mam ten cydr. Jej, po 11. Nie wiem, po ilu miesiącach otworzyłam, dzięki DW, aczkolwiek już tego się nie napiję, tylko wyleję. Kolejną mamy naszą dwójeczkę. Widzicie, mamy kopertę z dwójeczką, tutaj coś już większego się zapowiada. Do wystroju w Alacesie, okej. Okay. Patrzcie, dostaliśmy tutaj naboje. O mój Boże, DW. Widzicie, takie mamy. Mam ich tutaj, o, troszeczkę. Na pewno się przyda, jak mi kiedyś zabraknie naboi do któregoś z broni, także przyda się. Dziękuję. Patrzcie, z każdą następną jest coraz większe, to znowu coś dużego. Ale w ogóle wszystko bardzo ładnie jest zapakowane, tak żeby się na pewno nie zniszczyło. Co to jest? Co? Czekajcie, muszę to otworzyć, bo nie widzę. A, przebiło się do mnie. O, jest, jest przedłużacz, prawda? Co? Żeby cię nie ograniczały. O Boże, patrzcie, dostałam przedłużacz, żeby... O Jezu, czyli hashtag za krótki kabel już od dzisiaj nie będzie prawdziwy, bo już teraz będę mogła nawet chyba do toalety się przejść. Zajebiste, DW. O mój Boże, patrzcie na to. Dziękuję bardzo, przyda się jak najbardziej, przyda się. Dobra, kolejna jakaś ogromna paczuszka. W międzyczasie, jeżeli chcecie mi też wysłać paczuszkę, to macie albo na ekranie, albo w opisie adres, na którym możecie wysyłać te paczki. Tylko pamiętajcie, że one muszą być tak, bo na początku musi być na tej paczce napis Bessy523. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. O Jezu, DW. Patrzcie. Balony. Balony. To jest takie... Co to jest? To jest jakieś takie różowe. Czekajcie. To jest różowa pantera? Nie! To jest flaming! O mój Boże, patrzcie, dostałam flaminga! O mój Boże! Zajebiste! Dobra, może sobie go tutaj na boczek. Co tu jeszcze? Jeszcze są jakieś balony też? I jeszcze są takie balony lateksowe, podobno przezroczyste. O Boże, patrzcie, no to jeszcze nie miałam takich balonów. Nie wiem, jak one będą ten działały, oczywiście, jak one się sprawdzały. No i też kolorowe, i też są czerwone, które najbardziej lubię. Przydadzą się z pewnością. Coś jeszcze jest w środku? Nie, to jest wszystko. Tu jeszcze nie było żadnej karteczki, ale chyba nie. Dobra, przejdźmy teraz do piąteczki. I ja pierdzielę, DW. Co? Kawałek gwiazdki z nieba, pomyśl życzenie. Patrz, jaką dostałam. I pisze, musimy pomyśleć teraz życzenie, także uwaga. Okej, okay. Życzenie pomyślałam, ale nie powiem wam, już pomyślałam. Dziękuję ślicznie. Szósteczka, teraz przed nami. Dobra, tu już chyba będzie coś... Czekajcie, to się jest drugi. Donate. O kurde, patrzcie jak to normalnie DW zaszalał. No normalnie DW. Także idziemy i wyjeżdżamy w Bieszczady, także że nie dać streamów, znaczy, że Bessy wyjechała w Bieszczady. Dziękuję bardzo DW. Ło, patrzcie teraz przyszedł czas na to. Jakoś tutaj tą wielką paczuchę, teraz będę musiała to otwierać. Jezus Maria, jakie to jest wielkie.
A, to jesteś jeszcze chyba zapakowane w papier, tak? Wiecie, jakby na święta miało być. Ale ja wam powiem, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał mi coś wysyłać, to ja uwielbiam. Uwielbiam po prostu, co jest zapakowane w papier. U mnie niestety, ale rodzice nigdy mi nie pakują prezentów pod papier, tylko mi tak po prostu, wiecie, wkładają te torebki, to wszystko. Także waż już 11 na 10 za ten papier. Czyli na moje najlepsze, moja ulubiona robota, czyli zrywanie papieru. O! Czy jeszcze jest... Co? Nie! Trolujesz, nie tak? Ej, no dlaczego to jest znowu na niebiesko? Nie, to będzie jakiś troll. Dobra, wy będziecie pierwsi. Ja może tak zrobię, żebyście byli pierwsi. Tak, uwaga. Dobra. O Boże, nie! Nie, to był! O Jezus Maria, ja powiedziałam na live kiedyś, znaczy kiedyś niedawno, jak się pytali, co bym chciała dostać pod choinkę, to powiedziałam, że bym chciała fryzarkę. Znaczy tak, no dziękuję bardzo. O Boże, ty mój. Dziękuję. Tomeczko mnie znowu coś do niebieskiej tutaj woli, tak to otworzymy. Tak, patrzcie, jako u Tomeczka to są po prostu pozostałe te wkłady do tej fryzarki. To już jest, do polerowania. Dobra, kopercie jest kolejna rzecz. A, i tutaj mam dużo długopisy, bo ten też pisał domu. Patrzcie. Na pewno się przydawa bardzo często głupie te długopisy, więc na pewno się przydadzą. Najbardziej są fioletowe, ale załóżmy, są różowe. Znaczy ten na pewno, także na pewno się przydadzą. Dziękuję. Czyli tu może być słodycze, to jest czekolada. Ja czuję, że to jest już czekolada. Co to jest? To jest jeszcze raz zapakowane? No nie. O? Tak to jest zapakowane, widzisz? To jest takie... To nie jest czekolada? O ja! Patrzcie! O, mamy karabin! O ja, cię kręcę! Ale fajnie! Nie, dobra, mi się podoba. Akurat też nie chciałam, bo z tych fajtka jest. Nie, też nie chciałam. Zajebiste, serio. Ale fajnie, patrzcie. Zajebiste, na pewno, żeby gdzieś tutaj postawię na biurze. O ja, a ja już myślałam, że to jest. Dobra, i została nam ostatnia, 11 już paczuszka i to by było na tyle. Jest przeogromna i najwięcej ze wszystkiego ważyła. W związku z czym nie mogę się doczekać, aby sprawdzić coś w środku. Nie, patrz, już na samym początku mam Nutellę. O Boże, to jest w ogóle słodycze, zaraz wam to pokażę. Patrzcie, co dostałam. Dostałam dwie czekolady. Kurde, szkoda, że z orzechami. Nie, znaczy lubię z orzechami, aczkolwiek moje ząbki nie lubię, więc to bardzo nie jem. Do tego kolejna jakaś czekolada, ale tylko mi nawaliłeś, jak ja tak kurwa. O mój Boże. Kinder niespodziankę, jak najbardziej. O, kolejna rzecz. Coś na osudę i żebyś nam na live nie głodniała. Ojejku, Ferrero, dziękuję. O, ja to kiedyś widziałam, nawet kiedyś to jadam, ale tylko taki mały kawałek, więc sobie nie pamiętam, czy to było dobre. Chyba tak, dobra. I tu jeszcze... O, nie mogę wyjąć. I tu jeszcze w środku Milka i dwie inne czekoladki. Ale mi teraz dałeś dużo słodyczy, na pewno się przyda. O mój Boże, ile tego było? Naprawdę mega dużo rzeczy. Dewu, dziękuję ślicznie. Niczym unboxem będę mogła sobie zrobić paczkę, więc mogę zrobić na 10 na 10. Serio, mega zajebiste. O kurczę, dużo tego było i no śmiałam się mocno. Ja pierdzielę, mam tylko nadzieję, że uda mi się naprawić dźwięk, bo troszeczkę mi się widziałam, że dźwięk się popsuł. Dziękuję ślicznie, bardzo mi się ta paczka podobała. Masakra. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ale tak mówię, jeżeli chcecie mi wysyłać jeszcze więcej paczek, to macie na dole link, czy macie adres, na który możecie wysyłać. Pamiętajcie, że na paczce musi być nazwa Bessie523, żeby u mnie w sieci partnerskiej widzieli, do kogo to wysłać. No i tyle, i będę otwierała na odcinku, także no pierwsza mega paczka, dużo mi go zajęło otwieranie, bo mam całego chyba 40 minut nagrania. Dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję, że wam się również podobała. A ja chyba muszę, nie wiem, najpierw to posprzątam, a później pewnie coś będę wcinała już tych słodyczy. Dzięki bardzo i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, na razie i piona!